To była prawdopodobnie pierwsza taka uroczystość w powojennej historii kościoła mariackiego w Chojnie. Pod koniec czerwca w chojnickiej katedrze została odprawiona msza premicyjna. Prymicja, a także prymicje, to nazwa pierwszej mszy świętej sprawowanej uroczyście przez nowo wyświęconego kapłana z udziałem społeczności parafialnej, z której pochodzi. Prymicja jest sprawowana zazwyczaj dzień po święceniach kapłańskich, dokonanych przez biskupa. Święcenia kapłańskie przyjął ksiądz Jakub Rogowski, który pochodzi z Rurki, w miejscowości w gminie Chojna. Znajdujący się tam kościół jest filią parafii pod wezwaniem świętej Trójcy w Chojnie. Uroczysta procesja przeszła z kościoła pod wezwaniem świętej Trójcy do kościoła mariackiego. W uroczystościach wziął udział m.in. były wieloletni proboszcz parafii ksiądz Antoni Chodakowski.